Przyzywam cię, Kłachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Co znajduje się w świątyni Adanosa? Moje największe nieszczęście. Moje największe rozczarowanie. Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłachodron, dawny generał Jarkandaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Strażnicy umarłych. Zdolności strażnika umarłych pozwoliły ci mnie obudzić. To prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uczeni. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Nie wiem. Dobrze, ufam ci i udzielę pomocy. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkandarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w twoim głosie. Nie będę już wątpić w twe słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adanosa, albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami? Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych.